Szanowni Państwo, pewnie wielu z Was nigdy nie było tutaj w Janowskiej Strefie Inwestycyjnej i chcielibyśmy Wam ją trochę pokazać. Właśnie oglądacie firmę Legrano, producent kasz, ale też karmy dla gołębi, piękny zakład pracy, reprezentacyjny biurowiec, firma lokalna z powiatu janowskiego. Tam z kolei w tle daleko widzicie Państwo kolejną kaszarnię. I teraz jedziemy dalej, będziemy skręcać w ulicę Inwestorską. Nazwa, jak sama wskazuje, jest dla inwestorów, tak jak cała strefa. Dojeżdżamy do niestety już nieczynnego zakładu pracy, w którym odbywało się przetwórstwo głównie malin, ale też różnych owoców miękkich. W tej chwili jest taka sytuacja prawna, że syndyk prawdopodobnie już znalazł nowego nabywcę i liczymy na to, że ten nowy nabywca uruchomi na nowo ten duży zakład pracy, który zatrudniał ponad 100 osób. Po lewej stronie w dali widzimy firmę, która zajmuje się produkcją betonu, obok niej obróbka metali, maszyny CNC. Tu po lewej stronie z kolei widzimy budującą się nową firmę, ona jest również z terenu powiatu janowskiego. Po prawej stronie dwie wybudowane hale, zakład przetwórstwa drewna oraz malarnia proszkowa, tutaj po prawej stronie. Od razu zaraz muszę przechodzić na stronę lewą, bo mijamy właśnie firmę Dankop, która wybudowała tutaj swoją siedzibę. Słyszałem przed laty głosy krytyki, że tutaj na tych polach nikt nie będzie chciał się wybudować. Po lewej stronie mijnęliśmy też firmę Think Power, a teraz mijamy dużą farmę fotowoltaiczną. No i mamy tutaj jeszcze działki niezabudowane, a za chwilę po prawej stronie, proszę Państwa, wielka, potężna budowa centrum dystrybucyjnego Dino. Pracuje tutaj kilkanaście, jeżeli nie więcej, koparek, pługów. Zaangażowane są naprawdę duże siły. Może nie widać tutaj za tych już pryzm ziemi tej pracy, która się tutaj toczy, odbywa, ale uwierzcie mi Państwo, ogromne postępy robót codziennie. Widać duży postęp prac. Zapraszam, niech się Państwo przyjadą tutaj, bo ten mały filmik nie odda tego ogromu prac ludzi i sprzętu, którzy tutaj w tej chwili wykonują te prace budowlane. Powstanie tutaj na 15-hektarowej działce wielka hala magazynowa o powierzchni prawie 5 hektarów, w której pracę znajdzie około 500 osób, proszę Państwa. Tak dużego zakładu pracy jeszcze w Janowie Lubelskim nie było i tak dużej budowy bardzo dawno nie obserwowaliśmy. Jak Państwo widzą, mamy jeszcze przestrzeń dla kolejnych inwestorów, zarówno po prawej stronie, jak też po lewej stronie. A ta budowa, która jest przed nami, to już taki specyficzny inwestor, ponieważ jest to państwowa instytucja. Tutaj budowana jest nowa komenda Państwowej Straży Pożarnej, zlokalizowana przy ulicy Inwestorskiej w strefie Borownica. No i proszę Państwa, dojeżdżamy do drogi krajowej. Tu jest zrobiony elegancki dojazd z lewoskrętami, prawoskrętami. I tu strefa jest